W roku przyniósł konińskim strażakom straty, ale także dwa nowe pojazdy, które będą wykorzystywali w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W ostatnim czasie wzbogaciliśmy się o dwa nowe pojazdy. Jednym z nich jest to pojazd wielozadaniowy marki Polaris, drugim jest to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Jako pierwszy przyjechał do komendy Kład. To dość nietypowy sprzęt, jak na wyposażenie straży pożarnej, więc w jaki sposób wesprze działania? Pojazd wielozadaniowy o mocy 58 koni mechanicznych z napędem na 4 koła. Wraz z przyczepą trafi właśnie na wyposażenie jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Koninie. I z przeznaczeniem do prowadzenia działań ratowniczych na trudnym terenie, tam gdzie ciężko będzie dojść ratownikom, żeby właśnie dowieźć sprzęt, bądź samochody ratownicze-gaśnicze nie będą mogły wjechać. Samo, pojazd ten będzie również wspomagał działania modułu gaśniczego GFFV. Jest to moduł poznański, który właśnie przeznaczony jest do gaszenia pożarów lasów. Ten drugi pojazd dopiero co przyjechał do komendy, więc jeszcze. Jeszcze do działań nie wyjeżdżał. Zastąpi on wóz, który ma bogatą historię pod względem udziału w akcjach gaśniczych. Zastąpi on samochód, który wyjeżdżał również do gaszenia pożarów lasów w Grecji i Szwecji i ten samochód będzie również prawdopodobnie nie tylko ratował życie imieni ludzkie na terenie powiatu, ale również na terenie całego kraju, a nawet również na terenie Europy. Będzie także wykorzystywany we wspomnianym wcześniej module dogaszenia lasów z ziemi. Co jeszcze takiego wyjątkowego? Ma w sobie. Jest to samochód, który posiada zbiornik o pojemności 9100 litrów. Jest to na podwoziu Renault Kerax wyposażony w silnik o mocy 440 koni mechanicznych. Samochód z kabiną przeznaczoną na, trzech, na trzech, trzech ratowników. Oba pojazdy są w dyspozycji strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2, czyli stacjonują w Starym Koninie.